dziedzicy, a Dionysio poprosił, aby został jego ojcem chrzestnym. Rewolucja spodobała się na jedność i była fala sceptycyzmu związana z możliwością przyjazdu na Dionysio. Nie, jest to niemożliwe, mówiono. Nie ma szans, a teraz, kiedy jest u szczytu współpracy, kiedy jest uwielbiany, rozrywany, przyjechał do nas na chrzcienie do akademika. Mówiono z prostą. Zaryzykujmy, powiedziałem się gęsto po telefon, prosząc o podzielenie z tamtym narodowym w Warszawie, w Olbryski, wówczas pracował. Tutaj jest najbardziej zadziwiający zbieg okoliczności, jaki zdarzył się w moim życiu. Gdy uzyskałem poczucie Stanu Narodowym na pytanie, czy mogę rozmawiać z panem Dajem Orwyskim, usłyszałem odpowiedź, jak się później okazało, nic i cienie. Tak, to był właśnie próbę Hamleta, dalej gdzieś się tutaj kręci, za co poproszę. Po sumie tak usłyszałem głos Dajem Orwyskiego. Przedstawiłem się i powiedziałem, poddajemy w oporu pięknie nowoczesne akademiki. Najwyższy w tym mieście. Naszym marzeniem jest, aby pan był ojcem chrzestnym. Czy jest to możliwe? Świetny pomysł, słyszałem. Bardzo mi się to podoba. Przydatne. Jakie powinienem przygotować honorarium? Żadnego. Muszę tylko przygotować skrzynkę budki, parę osób, które grają na gitarach, chrót na 50 przynajmniej osób. Ludzi, którzy umieją śpiewać, także krzyczymy od tych gitarów głową, śpiewając do rana.